Dobry wieczór. Kolejny film. Kolejny dzień, kolejny film. I dlaczego tak? Bo jest kolejny pomysł. Pomysł jest taki, że dzisiaj należałoby zrobić pojedynek. Najpierw wyrobię trochę piany. Mydło Goodfellas. Teraz smile w zapachu solo. Po prostu wyrabiam próbki, które kupiłem pewnego dnia, pięknego. Nie narzekam na ten dzień, był ładny. Był owocny, przyjemny i te próbki jeszcze mam, ale trzeba z nimi w końcu coś zrobić, bo no nie wyrzucę. W końcu nie, Goodfellas Smile to nie jest złe mydło i będę się tym golił, ale no chyba jednak Goodfellasa nie kupię, bo są fajniejsze mydła. Nawet już kupiłem fajniejsze. Mam nadzieję, że fajniejsze, bo tanie nie były. Że nie wspomnę o tych, które tu zalegają, tam z tyłu na półce jest parę. Taki jakiś mały stosik. Ja mam tutaj golenia na 2 lata. Lekko licząc. A ciągle mi chodzi coś po głowie. Wiecie, to tradycyjne golenie jest tanie, owszem, jak kupisz jedno mydło z gatunku budżetowego, jedną maszynkę z gatunku budżetowej, ale taką, która dogada. Przecież nie musi być maszynka za $1000, może być za kilkadziesiąt złotych. Też będzie dogadać. Nie każda, ale dobra, troszeczkę wody. O, trochę zamoczyłem mocno ten pędzel, ale tam się jeszcze mydło kręci, więc wiecie, mydło fajne się robi. Pędzel, nie? Dzioby są, ale jeszcze mydło jest. Piana super, ale jeszcze mydło jest w miseczce. Jedziemy z koksem. Zapytacie może, dlaczego nie korzystam z kaczuszki. No bo postanowiłem, że muszę wyrobić w końcu te próbeczki. Uwolnić słoiczki, bo to się przydadzą. No i już. Super piana. Super piana. Twarz już umyłem wynalazkiem. Ale jaki jest dzisiaj pomysł na scenariusz, patrzcie. Nie? Fajne. Jaki jest pomysł na scenariusz? No powinienem chyba to powiedzieć w stylu Las Vegas, bo będzie to pojedynek. Pojedynek będzie, ludzie. Będzie pojedynek, uwaga, będzie pojedynek. W lewym rogu oznaczony czarną rączką główeczka Jagi. Lewa strona. W prawym rogu oznaczona metal rączką srebrną, znowu Jagi. Jagi versus Jagi. To są dwie różne główki. Ta jest grzebień otwarty, ta jest grzebień zamknięty. W środku są dokładnie takie same żyletki i o takim samym stopniu zużycia. Jest w środku, jest zielona Astra w każdej maszynce. I to dla każdej z tej maszynki będzie trzecie użycie tej Astry. Dobra, koniec Las Vegas. Wracamy do realiów. Twarz wyschła. I pędzel, który stanowił narzędzie do wyrabiania piany i stanowi narzędzie do nakładania jej teraz. To jest jaki 24 mm. O, proszę. Tak. To jest Tuxedo. Tuxedo suit po angielsku to jest smoking po prostu. Taki rodzaj garnituru. Elegancja Francja, nie?
ale ci powinienem powiedzieć elegancja Szkocja, bo rączka jest w kolorze Scotch Orange. Nie wiem, co Szkocja ma wspólnego z pomarańczami. Wiem, że marchewkę to na pół Europy eksportują. No to jechane. Mówiłem, prawa strona Open Comp. Poznacie mnie po rączce. Lewa strona, closed comp. Obie maszynki zachowują się łagodnie. Obie. Chociaż mnie się wydaje, że tak bardziej delikatnie, tak bardziej smooth idzie ta z zamkniętym grzebieniem. Ale nie przesądzajmy niczego, bo to było dopiero pierwsze przejście, nie? Przejście numer jeden. Coś się nie mogę przyzwyczaić do tego narzędzia, które się nazywa zraszacz. Nie mogę się przyzwyczaić, że je mam. Dobrze. I o ile wiecie, pierwszą warstwę piany to oczywiście starannie wmasowywałem w skórę, bo chodzi o to, żeby ten zarost postawić, skórę pobudzić do pracy i tak dalej. Pod górkę. Grzebień otwarty. To samo z grzebieniem zamkniętym. Wrażenie moje jest takie, jakby w drugim przejściu maszynce lewej, czyli zamknięty grzebień, wzrosła lekko agresja. A maszynce z grzebieniem otwartym jakby może zmalała trochę. W każdym razie obie maszynki trochę zmieniły swoją charakterystykę. Cóż mogę powiedzieć, jest idealnie tak samo. Jest idealnie tak samo, czyli będę dogolony zapewne.
jest jedna tylko sprawa z tymi maszynkami, wiecie, z moim zarostem. Szyjka wymaga poprawy podwłosek, żeby było idealnie. I żuchwa. No bo tutaj włos rośnie w innym kierunku niż logika, nie? Tak sobie rośnie. Skoro tak sobie rośnie. To trzeba go tak wylić. Władza najwyższa dzwoniła, kobieta osobista. Dobrze. No, poprawiłem troszeczkę, bo tam nie ogarnąłem tematu troszeczkę i pora twarz wypłukać i zająć się resztą skóry głowy. No, ludkowie, kontrola techniczna golenia twarzy. No cóż, muszę powiedzieć, że po obu stronach jestem dogolony na mamelkę. Jakbym się miał bardzo, 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 bardzo mocno czepić czegokolwiek, to czepnę się tej maszynki, ale może po prostu mam w niej gorszą wprawę. Bo jednak coś tam było niewielkiego czuć pod palcami. Niewielkiego, no żarcik taki. Podczas gdy po stronie czarnej rączki wszystko jest jak najbardziej idealnie. No, cóż mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć, to powiedziałem. Taka jest prawda. A czachę, skoro jest zarost, jest raptem jednodniowy, to się chyba pokuszę, żeby załatwić sprawę na raz. Open comb first. Woda grzeje się dobrze. I ten otwarty grzebień ma jeszcze jedną smutną cechę. Jest bardzo nieprzyjemny. Jak się nie trafi w skórę głowy, tylko w ucho.
No i może się chytry podstęp udać, czyli golenie na raz. Już wiecie, mam takie fałdki na karku. Jak każdy lepiej odżywiony pacjent, nie? No tak mam. No dobra. Spłuczę te głowy porządnie i sprawdzę, czy nie trzeba poprawek zrobić. Prawie codziennie golenie. Czy nie za dużo peelingu na twarzy? Wszystko jest w jak najlepszym porządku, ludzie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. I cóż mogę powiedzieć? Były miejsca, były miejsca, gdzie fajnie mi się spisywała maszynka z otwartym grzebieniem i tymi miejscami jest czaszka. Ona tym swoim grzebieniem otwartym nie zbierała zbyt dobrze piany, która została nie została zebrana na przykład przez żyletkę. Dzięki temu po czaszce mi się, gdzie, wiecie, skóra jest, no ma mało podkładu jakiegoś tłuszczowego na przykład. I zaraz jest twardo. A to nie są sprzęty elastyczne, które się dopasują do kształtu głowy. W związku z powyższym ta maszynka tutaj przez to, że zostawiała grubszy film, nazwijmy to tak, zostawiała trochę bardziej komfortowo się goliło, bo ta zgarnęła wszystko w cholerę i po prostu jak trzeba było jeszcze raz przejechać w danym miejscu, to hamowała. Dla odmiany na twarzy bardziej mi pasiła ta, czyli grzebień zamknięty. Dlatego, że tutaj już nie ma tego problemu, że gdzieś tam coś tam, bo ma się co uginać pod skórą. I ta maszynka dawała trochę lepsze prowadzenie. Czyli wniosek jest taki. Dwa sprzęty tej samej firmy o wysokim stopniu łagodności obydwa. Proszę bardzo, tak. Ustawimy je napisami. Ten. Dobra. Dwa sprzęty tej samej firmy o dwóch lekko różnych konstrukcjach, lekko różnej geometrii też, proszę spojrzeć. Ta geometria bardziej przypomina może Gilleta TH starego, a ta może bardziej D89. Nieważne. To są dwie różne maszynki o podobnej skuteczności. Dla mnie ta skuteczność jest bardzo dobra. Ja nie narzekam. I pozostaje kwestia przyjemności z golenia. Jedna lepiej na czaszce szła, druga lepiej na twarzy. Wniosek jaki? Jaką wezmę do ręki, taką się ogolę. Bo obie fajne. Odwieczna dyskusja open czy close comb.
czy ten grzebień ma być otwarty, czy zamknięty, że z otwartym grzebieniem są maszynki agresywniejsze. Nie są. Tutaj obie miały tą samą agresywność. Kiedy bym na pewno wolał maszynkę z otwartym grzebieniem, tak na pewno, jakbym któregoś dnia postanowił maszynką zgolić ten zarost, co mam tutaj, ten kozią bródkę. Jak ja miał to zgolić, czyli po prostu wszędzie, gdzie jest tego zarostu dużo więcej, to na pewno wolałbym otwarty grzebień. Dlaczego? Po prostu otwarty grzebień nie położy włosów przed żyletką, tylko one wejdą między grzebień i będzie je łatwiej ściąć. Podczas gdy, jeżeli grzebień jest zamknięty, to tutaj włos zostanie położony i zostanie na pewno ścięty w pierwszym przejściu z włosem dużo mniej precyzyjnie. Także wtedy na pewno bym chciał mieć taką do golenia się z zarostu, który jest zapuszczony, długi po prostu. A w momencie, kiedy bym miał zarost krótki, tak jak dzisiaj jednodniowy, tym było przyjemniejsze golenie, zwłaszcza na twarzy. Dobrze, dobrze. Skoro jestem spłukany, na szczęście nie mówię o kasie. Tego jeszcze troszeczkę wystarczy. Także brud. I jeszcze raz. Brud. Na głowie czułem kilka podrażnień. Kilka dosłownie. Po obu stronach. I mniej więcej na tym samym obszarze. Tu, gdzie mi się kończą włosy, zaczyna naturalny przydziałek. Na twarzy nic. Spokój wielki. Może to po prostu przez to, że się uparłem, że spróbuję zrobić na jedno przejście głowę, a należało się nie przejmować, zrobić, zapianować się jeszcze raz. W końcu piany zostało. W końcu piany zostało niemało. Można by z tego jeszcze zrobić niezłe przejście, a może nawet całe golenie twarzy. Potraktowałem dzisiaj rozrzutnie. Nie po krakowsku, nie po poznańsku, nie po szkocku. No, za dużo sobie nałożyłem do miski. Trudno. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dziękuję za komenty, lajki i inne takie. Komentujcie, lajkujcie. Powiedzcie mi, co sami sądzicie o tej próbie. Myślę, że takie próby jeszcze nastąpią. Dlaczego nie? I myślę jeszcze jednej rzeczy w tej chwili, żeby zrobić próbę żyletek. Ale do tego celu potrzebne są dwie identyczne maszynki. Żeby włożyć dwie różne żyletki i zobaczyć, która jest fajniejsza dla mnie. Znowuż. No bo ja będę robił taki test. A na razie pomysł jest inny. Na razie jest pomysł taki, jeszcze nie zdecydowałem, która maszynka, ale postanowiłem, że będę się dalej golił codziennie. Będę się golił codziennie do końca tygodnia. No dzisiaj jest niedziela, no to tam do, powiedzmy, do piątku czy do soboty. I z tego powstanie jeden film z tych 7 dni. Nie będzie to pełen metraż, oczywiście, kurczę, sekundy z każdego dnia jakieś wyrwane. Przepraszam. I na koniec chciałbym zobaczyć, czy dana maszynka nie okaże się agresywna w dłuższej perspektywie, czyli czy po prostu nie będzie próbowała mi zniszczyć skóry. O! I takie golenie codzienne to będzie fajna próba. Potem zrobi się 2-3 dni przerwy i weźmie się następną maszynkę. I znowu za tydzień powstanie film. Jak na razie może wezmę którąś z tych jaki. Faktem jest, że ma to jeszcze jedno ważne ograniczenie. Takie golenie musi iść cały czas tą samą żyletką. Znaczy nie tym samym egzemplarzem, wiadomo, ale z tej samej paczki. Jeszcze nie zdecydowałem się, którą będę przez cały tydzień się golił.
ale musi to być jedna żyletka. Jeżeli po dwóch goleniach padnie, to po dwóch goleniach wymiana na nową. A jeżeli przetrzyma cały tydzień, w co wątpię, to przetrzyma cały tydzień. No już. Zobaczymy. Ale to jest pomysł na następny film co tydzień. Także do zobaczenia w następnym filmie. Na dzisiaj kończę. Ja sobie szybko nałożę jakiś kremik nawilżający, żeby ta skóra dotrzymała do jutra w stanie odżywionym, zregenerowanym i do zobaczenia przy następnym filmie. Miejcie się ludkowie, cześć.